Poczułam się ostatnio trochę rozczarowana. Sama się zastanawiam, czy nie oszukana pewnym małżeństwem, a w zasadzie tym, co po nich zostało. Znanym mniej lub bardziej. A dlaczego? Zapraszam Cię na film. Cześć, dzień dobry bardzo. Dzisiaj będzie film związkowy ze świata celebrycko-influencerskiego. Przyznam Ci się szczerze, że ja jakoś specjalnie nie interesuję się życiem innych osób w mediach, tam prywatnie, co mają, czy na social mediach, czy wśród celebrytów i tak dalej. Dopóki ktoś nie przyjdzie oczywiście do mnie do gabinetu i nie poprosi mnie, abym zainteresowała się tym jego życiem od strony mediacyjno-terapeutycznej, ale czasami, jak dzieje się coś takiego hucznego, znaczącego, no to siłą rzeczy dociera ta informacja do człowieka. I tak też ostatnio dotarła do mnie informacja, że oto Mimi i Aleks Ajkonowie postanowili się rozwieść. Nie wiem, czy ich znasz, czy nie znasz. To jest para działająca dość długo i dość znana na Instagramie i też tutaj na YouTubie. Oni swojego czasu dość ostro działali. Ja z nimi przygodę rozpoczęłam jakieś chyba z 10 lat temu, może trochę mniej. I przyznam szczerze, że bardzo mnie dotknęło to, jak poczułam się chyba oszukana, jak oni oświadczyli, że się rozstają. Zaraz Ci powiem dlaczego. Dlaczego ja z nimi tyle czasu byłam i ich obserwowałam? Zaczęło się od tego, że oni w ogóle razem stworzyli biznesy. Biznesy na social mediach. Trafiłam na nich właśnie, bo kiedyś mi YouTube podpowiedział tutorial, jak układać włosy. Ja wtedy się tym bardzo interesowałam. No i była ta Mimi Icon, która włosy układała. Oni mieli biznes polegający na tym, że produkowali dopinki do włosów, czy treski, jakkolwiek to się nazywa. No i później układali te włosy. Później sprzedali ten biznes i zainwestowali w coś innego. Kalendarze, planery zaczęli tworzyć, przenieśli się z Kanady do Londynu. Przyznam się szczerze, że sama od nich kupowałam. Też czułam trochę jakiś do nich taki sentyment, patrzyłam, jak tam sobie życie układają, bo lubiłam te podróże, które oni pokazywali, te ładne kadry, bo jeździli razem po różnych krajach. Później okazało się, że w tym samym roku, co ja, brali ślub, czyli w 2009 roku, więc podobny staż. Mało tego, mieli jedno dziecko i to urodzone w tym samym roku, co mój syn, miesiąc później, więc sobie patrzyłam, jak sobie ta trzyosobowa rodzina żyje w podróży, z racji tego, że też właśnie te podróże lubię. I oni zawsze się wydawali, że są takim małżeństwem, przynajmniej tak się prezentowali, że u nich jest taka silna więź, że jest taki ten strong bond, jak to się mówi po angielsku. Oni zawsze pisali, omówili o tym na YouTubie, na Instagramie, że u nich komunikacja to jest klucz. Ale mało tego, oni zaprosili widownię do dość intymnej sfery swojego życia. Jednak mam takie przekonanie, że oni dużo pokazywali w sferze, jeśli chodzi o tą sferę prywatną swojego życia. Nie? Dlatego tak bardzo był komentowany ten post na Instagramie, w którym oświadczyli, że się rozstają. Wiele ludzi mam wrażenie, że poczuło dokładnie tak jak ja. I to jest ciekawe, bo ja mam dystans trochę do tego świata celebrycko-influencerskiego, ale mimo wszystko poczułam się rozczarowana. Oni prezentowali się czasami jako para idealna. Pisali, że oni tam mają też problemy i nie są idealni, ale uściski do kamery, które robili. Oni bardzo często się w tych podróżach obejmowali, całowali, uśmiechali do siebie. Aż trudno było sobie wyobrazić, że ta para w podróży jest cały czas taka szczęśliwa i że pomiędzy nimi nigdy nie ma sprzeczek. Aż tu nagle oświadczyli właśnie, to było chyba 1 czy 2 listopada, Anno Domini 2023 roku, że postanawiają się rozstać i to jest koniec pięknego okresu w ich życiu, że są sobie wdzięczni, ale pozostają jako rodzice dla Aleksy, ich córki 7-letniej, no i jako partnerzy biznesowi. I to jest właśnie coś takiego, takie dziwne uczucie mi towarzyszyło, jak ja to przeczytałam, jak ja to zobaczyłam w ogóle na Instagramie.
Nie to, że autorytety mi jakieś padły. Nie, nie o to chodzi. Tylko bardzo jej zwróciłam uwagę na to, co oni napisali w oświadczeniu o tym rozstaniu. Otóż oni zawsze podkreślali, że dla nich ważna jest wolność. Dlatego oni nie pracują na etatach, prowadzą biznesy internetowe, międzynarodowe, żeby móc mieszkać w różnych krajach, podróżować i tak dalej. No i faktycznie oni dużo podróżowali. I ta wolność chyba do tego stopnia im przyświeca, a może Mimi Icon, bo to ona raczej się podpisała chyba pod tym postem, czy oboje, że postanowili sobie dać wolność i żyć oddzielnie, ale pozostać rodzicami dla Aleksy. I ciekawe jest to, że oni oświadczyli, że oni sobie nigdy nie ślubowali, że będą ze sobą razem do końca życia. Oni sobie ślubowali, że będą razem, jak tylko będą najlepszą wersją siebie, jak będzie im dobrze. Tak to zabrzmiało. No ja jak to przeczytałam, to trochę mi, że tak powiem, witki opadły. Ja wiem, że przysięgi małżeńskie są różne. Można brać ślub cywilny, humanistyczny, kościelny, chrześcijański, protestancki, katolicki. U muzułmanów pewnie jeszcze inaczej ten ślub wygląda. Oni, z tego co wiem, brali ślub w Puerto Rico, ale 2 lata temu odnawiali z wielką pompą ten ślub we Włoszech. I to było transmitowane na Instagramie, pokazywane te ich umizgi, uściski. Ja sobie tak zaczęłam zadawać pytanie, nie wiem, może to mnie to tylko tak dotknęło, to co dzisiaj jest wartością w dzisiejszym świecie? Co dziś jest wartością? Jeśli ty decydujesz się żyć z kimś, zawrzeć z nim małżeństwo, ba, mieć dzieci, oni mają dziecko i cały czas piszesz na tym Instagramie, pokazujesz na YouTubie, jak ważna jest więź pomiędzy rodzicami, jak ważna jest więź z dzieckiem, świadome wychowanie, jak dziecko potrzebuje bezpieczeństwa, miłości obojga rodziców. No to sobie myślę, zadaję sobie pytanie, no ale, no to jak możecie zabierać bezpieczeństwo temu dziecku, skoro się rozstajecie? Okej. Gdyby to jeszcze było wiadomo, oczywiście o tym oni nie komunikowali, że to jest związek przemocowy, w którym ktoś jest wobec kogoś przemocowy. Coś by się stało, byłoby uzależnienie, ale w ogóle nie. Nic z ich komunikacji, nic takiego nie wynikało. Oni postanowili dać sobie wolność. Więc ja pytam, jak wchodzimy w związki małżeńskie, decydujemy się z kimś żyć, to co jest wtedy najważniejszą wartością? To jesteśmy my na szczycie? Czy ja jestem na szczycie i moja wolność, niezależność? I jak nie będzie fajnie, uczucia nam powiedzą do what you feel, do follow your heart. Co to znaczy to follow your heart? To możesz uciąć i odejść, nie zważając na to, że masz dziecko, masz odpowiedzialność. Przecież my mamy dzisiaj psychologię rozwiniętą dziecięcą i wiadomo jest, że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje 2 kochających się rodziców. Matki i ojca. Ono się wtedy, oczywiście, jeśli to są bezpieczne więzi, one się najlepiej wtedy te dzieci rozwijają. Nie mają zaburzonych więzi wtedy, czy zaburzonych więzi przywiązania. A obserwuję właśnie, że rodzice fundują im często, właśnie na przykładzie Aleksa i Mimi Icon. Ja nie wiem, nie oceniam, ale tak to wygląda z boku, tak ich zachowanie wygląda z boku. Może tam o coś innego jeszcze głębiej chodzi, może pojawiła się osoba trzecia i jest zdrada, o czym my nie wiemy, ale przynajmniej na podstawie tego, co wiemy, to ja się zastanawiam, jakie oni bezpieczeństwo temu dziecku fundują. Czy tylko mnie ma być dobrze w tym związku, jak nie czuję się w pełni akceptowana, w pełni, że moje uczucia są miłe dla tego drugiego człowieka, że już to zakochanie, ta dopamina opadła, to wtedy mogę zrobić tak, jak czuję i mogę odejść? Ale uczucia są zmienne. Czy ty wierzysz tak swoim uczuciom w pełni? Bo ja nie wierzę. Jednego dnia czuję się zła, mogę się czuć zła na swoich bliskich, drugiego dnia mi przychodzi i to jest normalne. Poza tym, jeśli ty nie dajesz słowa, że będziesz do końca życia z tą osobą, przynajmniej z założenia, no to jak my budujemy te bezpieczne więzi? Gdzie tu jest bezpieczeństwo? Dzisiaj między innymi jest taki wysyp depresji przez to, że relacje są tak kiepskie, że tych bliskich, bezpiecznych więzi brakuje. Jeśli ty żyjesz z osobą kilka lat i myślisz sobie, że może ta osoba pewnego dnia odejdzie, bo ty już nie będziesz takim dobrym modelem dla niego, nie będziesz odpowiednią modelką, stracisz na atrakcyjności i ta osoba cię zostawi, to jak ty się możesz czuć bezpiecznie w takiej relacji? To po co w ogóle takie związki budować? To ja się zastanawiam, jaki to jest też jaki to jest sygnał dla młodszego pokolenia. Tych Iconów bardzo dużo ludzi młodych obserwuje, że zobowiązujesz się do czegoś niby
i odchodzisz, to jak w ogóle, jakie to jest budowanie odpowiedzialności? No mam takie przekonanie, że dzisiaj mamy ogromny problem z odpowiedzialnością i dlatego tak się dzieje źle z relacjami, wartości upadają, bo takie małżeństwo, jeśli nie jest wartością, miłość, rodzina, jak się decyduje człowiek je świadomie zakładać, to co jest wartością? To gdzie tych wartości należy szukać? Okej, może ktoś powiedzieć, no nie dali sobie słowa, że będą żyli do końca życia, mieli prawo, to się rozeszli. Dobrze, masz prawo tak myśleć. Związki się rozpadają. I rozmawiałam właśnie o tym temacie z moją siostrą i ona mi uświadomiła, że przecież, ale ty jej nic nie zarzucisz, tej Mimi Icon. Ona napisała w swoim oświadczeniu, że ona nie zobowiązała się nigdy żyć z nim do końca życia. Tylko będzie z nim żyła, dopóki czuje się dobrze i dopóki to jest jej. I dopóki to odczuwa silnie. Być może on też tak myślał, chociaż on wydaje się, w sensie Alex Icon, bardziej zdruzgotany tym, bo o tym pisze, co się stało. Ale to jest ciekawe, bo oni sprzedawali między innymi te swoje dopinki do włosów, te kalendarze, te planery, przez to, że byli razem. Oni pokazywali, jak te kalendarze i planery wpływają pozytywnie na ich relacje, na ich spiritual, na ich więź z dzieckiem, na ich wspólną więź, bo oni tam cały czas byli wdzięczni i dziękowali. Uniwers podobno dziękowali. Jak oni mogli tak sprzedawać? I oni jeszcze, pamiętam, że podczas wakacji w tym roku, we wrześniu, w lipcu, przytulali się, gdzieś na zdjęciach byli razem. Pewnie trzeba było sprzedaż generować. I tak sobie myślę też, że wobec tego można schandlować dzisiaj wszystko. Nawet swoje prywatne życie, bo wiesz, że jak się przytulasz, pokazujesz prywatę, to ktoś ci kupuje te twoje produkty. Nie ma wartości. Bo ja rozumiem, że oni jak oświadczyli, że we wrześniu się rozstają, a jeszcze miesiąc wcześniej widywałam ich zdjęcia na Instagramie jako uśmiechniętej, cudownej pary, to między nimi nie działo się już dobrze. No nie ma bata. Ja za długo pracuję z parami, z małżeństwami, że wiem, że jak kryzys jest w małżeństwie, to postępuje miesiącami, czasami nawet latami. I żeby stanąć do zdjęcia i się uśmiechnąć, to trzeba naprawdę nieźle udawać. Czyli wniosek jest taki, że oni udawali. No i odkrywamy prawdę o świecie niektórych influencerów. Ja sobie przecież mogę strzelać w kolano tym filmem, bo możesz powiedzieć, że no przecież ja sama na Instagramie działam i na YouTubie, tak. Ale uważam, że swoje życie prywatne to jednak trochę trzeba chronić i mieć te granice. Później jakoś tak przykro tym obserwującym jest, że coś się kończy i przykro tym osobom chyba trochę, że się rozchodzą, a pokazywali, no bo zawsze jednak rozwód, rozstanie jest przykrością jakąś. A pokazywali to wszystko, chociaż nie wiem, ja ich nie znam de facto, ja sobie patrzyłam na nich z boku, ale mam takie smutne przeświadczenie, że no, czuję się oszukana przez nich, że oni to robili wszystko tylko po to, żeby sprzedawać te swoje produkty. Dlatego mówię ci, nie wiesz zawsze to, co widzisz w social mediach, nie wiesz zawsze politykom, nie wiesz zawsze w to, co piszą w mediach, bo czasami sobie trzeba podzielić to przez dwa. Ale to najlepiej widać na naszym polskim podwórku. Przecież co się dzieje z tą aferą Pandora Gate? Ci, którzy mieli być największymi obrońcami kobiet, jak Gonciarz czy inni, okazali się ich oprawcami, bo wykorzystywali seksualnie, molestowali. Więc tak to wszystko wygląda. Dlatego warto mieć dystans i nie wierzyć w to zawsze, co pokazują na social mediach czy w mediach, i nie porównywać swojego życia z życiem ich, influencerów, celebrytów, aktorów, tych ludzi ze szklanego ekranu, bo ich życie jest inne i wcale nie musi wyglądać tak kolorowo, jak nam się wydaje. Każde doświadczenie mnie uczy, żeby swoje życie bardziej doceniać i nie porównywać swojego życia do innych, bo każdy ma jakieś problemy. Tylko jeden ci powie o nich, a drugi nie, a jeszcze trzeci to w ogóle je zakamufluje. Daj znać! Co ty myślisz o tym? O tych rozwodach? Czy tylko ja mam takie podejście? Czy to sobie tak można odejść od osoby, bo nagle moja wolność jest zagrożona i nie ma żadnych innych wartości? Ciekawa jestem, jakie są twoje przemyślenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!